kandydatów. Czy jesteście Państwo za w miarę szybkim, oczywiście w miarę możliwości, pieniędzy i czasu, połączeniem gminy Bochnia i gminy miasto Bochnia? I czy będziecie Państwo to w swoich pierwszych działaniach próbowali uskutecznić? Szanowni Państwo, koncepcja połączenia miasta z gminą jest ważna, ale wymaga doprecyzowania. Jak sobie wyobrażamy konkretnie to połączenie? To znaczy, które całościowo gminę Bochnia przyłączamy do miasta? Ja uważam ten pomysł za kiepski. Uważam, że gminę Bochnia należy podzielić, przyłączyć w częściach do innych gmin, a w częściach przyłączyć ją do miasta, żeby to miało pewną logikę. Nie może być tak, że jest gmina Bochnia wykrojona w sposób, nie wiem, ageograficzny kompletnie na mapie powiatu bochńskiego, bo została kiedyś tak stworzona. Więc jeżeli ma nastąpić podział, to tylko w takiej koncepcji, połączenie, przepraszam, tylko tak. Druga moja odpowiedź na to pytanie jest taka, w takiej kwestii trzeba zaprosić mieszkańców. Bo to jest partycypacja, to są bardzo poważne rzeczy. I to oni mają zadecydować, i mieszkańcy gminy Bochnia, i mieszkańcy miasta Bochnia, według określonej koncepcji, czy kto chcą tego połączenia. Bo to ludzie decydują, czy chcą się łączyć, czy nie chcą się łączyć. W tak fundamentalnych kwestiach. A więc referendum, po prostu referendum i ich decyzja w tej kwestii. Co do kwestii połączenia miasta i gminy, powiem Państwu, że mam mieszane uczucia. To, co tutaj kolega powiedział, może powiedział tylko cząstkowo, ale chcąc przedstawić tę propozycję szerokiemu ogółowi i podać to pod referendum, pod głosowanie mieszkańców, należało to przygotować w sposób perfekcyjny. Jakie zasady połączenia, jak to ma funkcjonować i jak będziemy łączyć, czy całość całą gminę, czy ewentualnie tak, jak kolega Rzepecki proponował, część. Ja Państwu powiem, od mieszkańców Brzeska wiem na pewno, że nie wszyscy są zadowoleni z takiej funkcji, takiej propozycji w samym Brzesku, gdzie jest powiat, gdzie jest miasto gmina. Część mieszkańców z miasta uważa, że za bardzo wydaje się pieniądze na gminę, a odwrotnie gmina uważa, że za dużo na miasto. Natomiast uważam jedną rzecz należałoby w mieście zrobić, i to nie tylko może w mieście, bo w całej Polsce. Ja jestem sympatykiem na likwidacji powiatów. Powiaty jako organizacje powstałe nie tak dawno w sumie, właściwie przejęły dwie funkcje, które świadczą usługi, a właściwie trzy, obywatelom. To jest architektura, komunikacja i geodezja. Uważam, że te funkcje mogą zupełnie spokojnie realizować, wykonywać jednostki typu gmina, typu miasto. Dlatego taka jest moja propozycja. Odpowiedź na to pytanie jest taka, nie chodzi o to, czy ktoś jest za, tylko to jest perspektywa i to jest przyszłość i myślę, że tego nie unikniemy. Proszę Państwa, miasto i gmina, i bardzo bym prosił, żeby jednak tutaj koledzy nie arbitralnie nie członkowali tą gminę na części, ponieważ gmina to jest wspólnota mieszkańców, to jest wspólnota historyczna, to jest wspólnota gospodarcza i to jest zupełnie nieelegancko, żeby mówić o tym, że część tutaj doklejamy, część tutaj nie. Proszę Państwa, miasto za lat 10, 20 czy 50 nie będzie miało żadnych perspektyw rozwoju inwestycyjnego, gospodarczego. Już w tej chwili brakuje miejsc, terenów inwestycyjnych, nie tylko na budownictwo indywidualne, ale również przemysłowe. Strefa gospodarcza za chwilę też będzie już za ciasna. A patrząc na inne samorządy, chociażby Brzesko, które jednak w ostatnich latach się rozwijało i to dość sprawnie, myślę, że jest to szansa. Jeszcze jest jeden aspekt, o którym mało kto wie. Otóż rząd preferuje połączenia samorządowe. Za takim połączeniem idzie bonus w postaci 100 milionów złotych na inwestycje. Tak się zdarzyło w maju w Zielonej Górze, gdzie miasto i gmina Zielona Góra, która była również odważankiem, połączyły się. Oczywiście stało się to tylko i wyłącznie w drodze referendum, zarówno w mieście, jak i w gminie, i tylko taka jest kolej rzeczy. I taką dyskusję na temat połączenia trzeba rozpocząć. Już w tej chwili widzimy, że
zupełnie bez sensu. Są dwie firmy komunikacyjne, dwie firmy wodociągowe. W gminie są miejsca w przedszkolach, w mieście nie ma. Czasem jest tak, że dzieci z gminy nie są przyjmowane do szkół. Ludzie kombinują, przemeldowują się. Czasem jest to tylko pozorowane działanie. Tych problemów jest coraz więcej i taką dyskusję trzeba rozpocząć. No, drodzy Państwo, wójt gminy Bochnia z górnej półki, najwyższe możliwe zarobki 15 tysięcy złotych, coś koło tego. Nasz wspaniały, myślny burmistrz jeszcze nam panujący, tak samo praktycznie z górnej półki. Za tym wszystkim idzie rzesza urzędników, którzy po prostu dublują swoje miejsca pracy. I głównym zakładem pracy, bo w mieście Bochni jest starostwo powiatowe, jest urząd gminy i urząd miasta. Ja nie chciałbym się wypowiadać drastycznie, czy chcemy przyłączyć, czy rozebrać. Chcemy po prostu zrobić to racjonalnie. Jeżeli Państwo zdecydujecie, że faktycznie trzeba to gminę Bochnia przyłączyć, trzeba byłoby się zastanowić w jaki sposób, bo na mapie to wygląda w taki sposób, że ja nawet nie chciałbym używać słowa, do czego to jest podobne. Myślę, że powinni zdecydować o tym mieszkańcy najlepiej poprzez referendum. Z przykładu widać, że gminy miejsko-wiejskie lepiej działają. I chciałbym też jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że jeżeli Państwo wybiorą mnie jako burmistrza i jako Waszego reprezentanta, to pierwszą rzeczą, jaką zrobię, to będzie obniżenie pensji burmistrza o połowę i wszystkich prezesów spółek miejskich również o połowę. Jeżeli będą jakiekolwiek podwyżki, to tylko i wyłącznie będziemy patrzeć im na ręce i jak będą to zarządzać i czy będą jakiekolwiek dochody z tych spółek. Bo to moim zdaniem jest to nie na miejscu, żeby były takie pensje samorządowców. Widać to zresztą, bo jest aż 9 kandydatów, którzy do tego korytka zdążają. Ja nie jestem jednym z nich. Chciałbym zrobić coś dla Państwa, dlatego tak jak mówię, deklaruję. To nie może być tak, że burmistrz, tak jak Pan Mieszkowski mówi, ja swoją całą pensję przeznaczę na fundację, tylko takie dziwne to jest, że ta fundacja to jest właśnie jego. Więc ja tak, to co powiedziałem, jeżeli tego nie zrobię, to natychmiast podam się do dymisji, bo będzie mi wstyd przed Wami i będzie mi wstyd Wam w oczy spojrzeć, jak będę szedł ulicą.